European Blues Challenge, czyli największy i najważniejszy przegląd zespołów bluesowych po raz pierwszy w Polsce i to w województwie śląskim. Impreza od 11 lat każdego roku odbywa się w innym kraju, a tym razem gospodarzem święta muzyki będzie Chorzów. Swoją kandydaturę do Europejskiej Unii Bluesa miasto zgłosiło już 2 lata temu. Dziś to już pewne, 1 czerwca o Chorzowie usłyszą wszyscy. Widzimy tendencję, zwłaszcza wśród młodych wykonawców, że bardzo ciągnie ich do takich bardziej żywiołowych klimatów, co nas bardzo cieszy, bo blues to nie tylko jest muzyka cierpienia, smutku i tego, z czym kojarzymy, jeżeli chodzi o ten blues źródłowy. Blues potrafi być naprawdę muzyką niezwykle kolorową, radosną i właśnie zwłaszcza ci wykonawcy, którzy do nas przyjadą, z pewnością taki repertuar nam zaprezentują. A miłośnicy muzyki bluesowej będą mieli czego posłuchać, ponieważ w ramach konkursu swój repertuar zaprezentują przedstawiciele 22 krajów europejskich. Ideą muzycznej rywalizacji od początku było zrzeszenie pasjonatów bluesa, muzyków, dziennikarzy, promotorów i popularyzowanie tego gatunku właśnie w Europie. Ci reprezentanci są wyłaniani w narodowych przeglądach. U nas na przykład w Polsce Polish Blues Challenge jest co roku elementem największego plenerowego bluesowego festiwalu w Polsce, Suwałki Blues Festival. Tam są wyłaniani finaliści, z grona których wybierany jest reprezentant na następny rok na challenge. Więc tak to działa w każdym kraju, więc tutaj no co roku na challenge'u można powiedzieć jest śmietanka europejskiego bluesa w wydaniu aktualnym. Festiwal w Chorzowie potrwa łącznie 3 dni. Na scenie Miejskiego Domu Kultury w Chorzowie wystąpi wtedy pochodzący z Polski zespół Boogie Boys. Muzycy w ten sposób świętować będą 20-lecie swojej działalności. Jak mówią organizatorzy, to jedna z głównych atrakcji okołofestiwalowych. Byli polskim reprezentantem na imprezie European Blues Challenge w Berlinie. Świetnie tam sobie poradzili. Co więcej, jest to też jedyny polski zespół, który na imprezie, na której my się wzorujemy w Eurowie, czyli na międzynarodowym konkursie zespołów w Memphis, tej najbardziej światowej, prestiżowej imprezie, doszedł aż do 2. miejsca i oni są świetnym przykładem na to. Był to historycznie pierwszy europejski zespół, którym udało się osiągnąć tak dużo na amerykańskiej scenie i są świetnym przykładem na to, jaki tego typu konkursy dają przepustkę. Jednak atrakcji podczas festiwalu będzie znacznie więcej, jak chociażby prezentacje kolekcji płyt winylowych czy zlot klasycznych samochodów. Blues Festival wpisany jest w obchody święta miasta, a całość odbędzie się w dniach od 1 do 3 czerwca. European Blues Festival po raz pierwszy w historii będzie wydarzeniem plenerowym organizowanym na terenach wokół szybu Prezydent w Chorzowie.